zatrzymajcie się i we mnie Boga uznajcie. Tak Bóg powiedział do swojego ludu, który znajdował się w trudnej sytuacji, w sytuacji zagrożenia życia, niewoli. I również do każdego z nas Bóg mówi w tej sytuacji, w której się znajdujemy, by się zatrzymać i uznać, że jest Bóg. Kiedy ktoś cię prześladuje i w sercu rodzi się złość i gniew, Bóg mówi, zatrzymaj się, zanim się zezłościsz, zanim będziesz się gniewał, chował urazę, zatrzymaj się, uznaj, że ja jestem Bogiem w tej sytuacji, że ja jestem Bogiem tego, co cię spotkało. Jeśli doświadczasz choroby, Bóg mówi, zanim zaczniesz wątpić, martwić się, lękać, Bóg mówi, zatrzymaj się i uznaj, że jestem Bogiem. Jestem ponad twoją chorobą. Mam moc. Ja pokonałem każdą chorobę. Kiedy pojawia się pokusa i człowiek mówi, jestem słaby, nie dam rady, poddaję się. Bóg mówi, zatrzymaj się. Uznaj, że jestem Bogiem. I pokonałem tę pokusę. Pokonałem ten grzech. Pokonałem tego złego ducha. W każdej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, te słowa Boga brzmią jak nasza deska ratunku, która chroni nas przed rozpaczą, przed zwątpieniem, przed utratą wiary, przed lękiem, przed poddaniem się. Kiedyś Dawid powiedział, stawiam sobie Pana przed oczy, by nie zachwiała się moja dusza. Te słowa umieścił w Psalmie 16. On wiedział, co mówi. Jego życie nie było łatwe. Było naznaczone odrzuceniem. Wielu zwraca uwagę, że kiedy był w domu rodzinnym, nie doświadczał prawdziwej miłości ojca. Czuł się jakby odrzucony, porzucony na boku. Dlatego pas owce to było jego zajęcie. Kiedy znalazł się na dworze królewskim, w pałacu króla Saula, kiedy pokonał Goliata, poczuł się kochany, poczuł się dowartościowany i spędzanie czasu przy stole królewskim dało mu poczucie akceptacji, miłości. Zaczął traktować Saula jak przybranego ojca, ale w pewnym momencie również i ten, którego tak pokochał, zaczął czyhać na jego życie. Musiał uciekać. I miał różne myśli. Dlaczego go to spotyka? Za co? Dlaczego ktoś, kogo kocha, chce go zabić? I po takim zdarzeniu, kiedy to Saul chciał zabić Dawida, ucieka w góry, chroni się w jednej z jaskiń, jest ciemno i tam ma różne myśli. Kardynał Martini, komentując Psalm 8, pisze, że Dawid się załamał, popadł w taką depresję, nawet mógł mieć myśli samobójcze. I kiedy wychodził z jaskini, może
by skończyć ze sobą, skoro nikt go nie chce, jego oczom ukazał się niezwykły widok. Była noc, niebo było usłane gwiazdami. Kiedy Dawid zobaczył gwiazdy, ich piękno, uświadomił sobie, że jest Bóg. Zatrzymał się. Nie skoczył w przepaść, ale zapatrzył się w ten niezwykły widok. Uświadomił sobie obecność Boga i Jego miłość. I nagle odkrył, że to wszystko, co on widzi, Bóg stworzył właśnie dla niego, dla Dawida. Że jest ktoś, kto go kocha i komu na nim zależy. I kardynał Martini pisze, że wtedy pod wpływem tego niezwykłego doświadczenia obecności Boga napisał psalm 8. Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? Czym syn człowieczy, że ty o nim myślisz, że o niego się troszczysz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, uwieńczyłeś go czcią i chwałą. Od tego momentu życie Dawida uległo całkowitej zmianie. To znaczy, sytuacja zewnętrzna się nie zmieniła. Saul go zaczął prześladować, ścigać, chciał go zabić. Ale w sercu Dawida nie było nienawiści, nie było lęku czy użalania się nad sobą. Była radość z tego, że ma Boga, kogoś, kto jest przy nim. Dlatego pisząc psalm 16, właśnie pisze, że stawiam sobie Pana przed oczy, by nie zachwiała się dusza. Kiedy będą mnie prześladować, stawiam sobie Pana przed oczy, bym nie zwątpił w Jego miłość, w Jego obecność, w Jego ochronę. Cokolwiek by się nie działo w moim życiu, będę stawiał sobie go przed oczy, abym nie utracił wiary, nie utracił miłości, nie utracił Boga. Bracia i siostry, wydaje mi się, że właśnie ta postawa Dawida, te słowa, one są tak ogromnie ważne. Te, które przytoczyłem w czasie mszy świętej, że zatrzymajcie się i we mnie Boga uznajcie, jak również i te, które wypowiedział Dawid, stawiam sobie Pana przed oczy, by dusza się nie zachwiała. My często możemy doświadczać czegoś innego, że się chwiejemy, wątpimy, lękamy. Pandemia na przykład była takim czasem jakiegoś lęku. Wojna czy jakakolwiek choroba, która nas dotyka, jest też takim czasem lęku, niepewności. Chwieje się nasza dusza, to znaczy smutnieje, popada w lęk, w użalanie się nad sobą, w rozpacz. Jakże trudno wtedy zwrócić swoje serce ku Bogu, uświadomić sobie, że On jest, a skoro jest, moje życie jest w dobrych rękach. Dlatego Dawid mówi, zawsze muszę stawiać sobie Pana przed oczy. Inaczej mówiąc, każdego dnia, w każdej sytuacji muszę Go postawić przed oczy, bo tak łatwo jest zapatrzyć się w to zło. Tak łatwo jest, patrząc w to zło, zwątpić i popaść w lęk, czy użalanie się nad sobą. To jest bardzo łatwe. Diabeł, który nie ma nad nami władzy, bo został pokonany i w sposób bezpośredni nic nam nie może zrobić, ale wie, że jako ludzie duchowo-materialni mamy zmysły i te zmysły dają dostęp do serca. I diabeł właśnie poprzez nasze zmysły próbuje dostać się do naszego serca i go zagarnąć dla siebie, oderwać od Boga. Dlatego kiedy przedstawia nam różne obrazy, czy też przyczynia się do tego, że negatywne wieści docierają do
naszego serca, przez zmysł słuchu, czy też ludzie nas mogą źle potraktować, odrzucić, uderzyć, zadać ból. Kiedy więc On ma dostęp do naszych zmysłów, to wtedy w taki nawet niezauważalny sposób przyciąga nas ku sobie. Niektórzy egzorcyści mówią, że diabeł czy złe duchy mają mentalność szczurów. Kiedy pozostawia się resztki jedzenia, na przykład w świetniku, to po jakimś czasie pojawią się tam szczury. I diabeł czy złe duchy, właśnie mając tę mentalność, one przez nasze zmysły chcą dostać się do naszego serca i aby mogły się dostać do naszego serca, wykorzystują negatywne informacje, negatywne wieści, bo dzięki tym negatywnym wiadomościom pojawi się lęk w sercu, a one będą mieć punkt zaczepienia. Ten lęk będzie punktem zaczepienia. Przez zmysł wzroku czy słuchu będą mieć dostęp do naszego serca. Dlatego Dawid mówi, stawiaj sobie Pana przed oczy. Kiedy usłyszysz negatywne wieści, stawiaj sobie Pana przed oczy. Kiedy ktoś cię zrani, stawiaj sobie Pana przed oczy. Skup się na Nim, a nie na tym zranieniu. Kiedy zobaczysz jakąś bolesną sytuację, postaw sobie Pana przed oczy, aby w twoim sercu nie pojawiło się cierpienie, lęk, ból czy zgorzknienie. Po rozmnożeniu chleba Jezus nakazał swoim uczniom, aby przeprawili się na drugą stronę Jeziora Galilejskiego. On tymczasem wyszedł na górę, aby się modlić. O tym czytamy w Ewangelii świętego Mateusza. I noc nastała, kiedy to uczniowie wciąż byli na jeziorze i nie mogli dotrzeć do brzegu, bo wiatr był im przeciwny. Coś, a może ktoś, im się sprzeciwiał i nie pozwalał im wypełnić słowo Jezusa. Trudzili się przy wiosłowaniu. I nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, Jezus, widząc, że się trudzą i nie mogą dotrzeć do brzegu, postanowił przyjść do nich, krocząc po jeziorze. I kiedy uczniowie zobaczyli Jezusa kroczącego po jeziorze, przestraszyli się, myśleli, że to zjawa, nie poznali Go. Zaczęli krzyczeć i wtedy Pan rzekł, odwagi, ja jestem, nie bójcie się. Znacie, siostry, myślę, że te słowa, tak jak zatrzymajcie się i we mnie Boga uznajcie, są nam ogromnie potrzebne. Bo kiedy pojawia się, powiedzmy, taka burza życiowa, tak jak wspomniałem, może być to choroba, czy jakieś nieszczęście, czy problemy, czy złe wieści, to możemy być przerażeni i nie rozpoznać Jezusa, który jest z nami, który powiedział, jestem z wami przez wszystkie dni, przez wszystkie, aż do skończenia świata. Nie opuszczę cię, ani nie porzuca, więc nie ma takiego dnia, nie takiej chwili, takiego momentu, takiej sytuacji, w której Pana nie byłoby przy nas. Ale z powodu tej burzy, a też i może działania złych duchów, które zaciemniają obraz, nie pozwalają dostrzec obecności Boga, wpadamy w takie przerażenie, boimy się. Wtedy Pan, który jest, tak jak przyszedł do uczniów, tak jest obecny w naszym życiu, mówi, odwagi, nie bój się, jestem.
Nie widzisz mnie. Dlatego postaw sobie mnie przed oczy. Patrz na mnie. Nie patrz na ten gwałtowny wiatr, wzburzone fale, czy na tę chorobę, trudną sytuację, problemy. Nie patrz na to. Patrz na mnie. Ja jestem odwagi. I Piotr, który usłyszał te słowa, mówi: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie. I to jest takie niezwykłe, bo te zburzone fale, ten wiatr nie pozwalał im dotrzeć do brzegu i też na pewno był gwałtowny. Ciekawe, że Piotr nie poprosił: Panie, jeśli to Ty jesteś, spraw, aby ten wiatr ucichł, aby zburzone fale się uspokoiły, byśmy mogli bezpiecznie dotrzeć do celu. Może byśmy, gdybyśmy byli na miejscu Piotra, powiedzieliśmy: Panie, jeśli to Ty jesteś, spraw, żeby ta choroba ustąpiła, albo rozwiązały się te problemy, aby moi bliscy się nawrócili, albo ktoś z bliskich został uwolniony. Może o to byśmy poprosili, żeby bliska osoba dotknięta nieuleczalną chorobą powróciła do zdrowia. Piotr nie prosi o to, ale mówi: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Kiedy Jezus szedł do swoich uczniów, te zburzone fale były pod Jego stopami. On był Panem. On miał władzę nad tym zburzonym morzem, nad wiatrem. Piotr mówi: jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie, to znaczy spraw, abym ja, tak jak Ty, miał te wzburzone fale pod swoimi stopami. Jezus mówi: chodź. I rzeczywiście Piotr idzie, ale w pewnym momencie zapewne, kiedy odwrócił wzrok od Jezusa, stracił go z oczu, zobaczył wzburzoną falę, zaczął tonąć. Wtedy rzekł: Panie, ratuj. Jezus go chwycił za rękę, podniósł i rzekł: czemu zwątpiłeś, człowieku małej wiary? I właśnie kiedy Piotr miał Pana przed oczyma, miał też odwagę kroczyć po wzburzonych falach, tak jak Jezus. Dlatego Dawid mówi: stawiam sobie Pana przed oczy, abym miał odwagę być ponad tym złem, które czyha na mnie, żebym jemu nie uległ, bym się jego nie lękał. W Ewangelii świętego Łukasza Jezus mówi: dałem wam władzę stąpania po wężach, po skorpionach i po całej potędze przeciwnika, nic wam nie zaszkodzi. Mamy taką władzę. On nam dał pod naszymi stopami, jako przybrane dzieci Boże, mamy całą potęgę złego. Kiedyś Pan mi pokazał we śnie taki niezwykły obraz. Siedziałem przed komputerem, przed laptopem. Nagle na ekranie zobaczyłem pustynię, na tej pustyni leżącego węża. Takiego malutkiego, ale w pewnym momencie głowa tego węża się odwraca w moją stronę i zaczyna rosnąć do ogromnych rozmiarów, tak że zajęła cały ekran laptopa. I z tej paszczy tego węża wydobył się taki ryk, a następnie ta paszcza zmalała. I wąs stał się znowu taki malutki i w sercu usłyszałem głos: zobacz, tyle może. Święty Piotr pisze o tym, że diabeł jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. On krąży, on jest jak lew, nie jest lwem, ale zachowuje się jak lew. Może nawet udaje, że jest lwem ryczącym, ale nie jest lwem. I nie ryczy jak lew, ale robi wszystko, żeby przerazić człowieka, by człowiek zwątpił, by uległ, by zapatrzył się w to zło
i dał mu się zniewolić, stwierdzając, jestem słaby, nie dam rady, zło jest silniejsze. Dawid mówi, stawiam sobie Pana przed oczy, aby nie doszło do takiej sytuacji, abym nie zapatrzył się w zło i nie uległ złemu. Nie zląkł się, nie spanikował, nie zwątpił w obecność Boga. Kiedy Dawid szedł do walki z Goliatem, to jest też ciekawa historia, to Słowo Boże mówi, że ciągle miał na ustach imię Boga. Tak jakby był zapatrzony w Boga, jakby nie patrzył na Goliata, tylko jakby patrzył na Boga. Kiedy Izraelici patrzyli na Goliata, to było wtedy, kiedy Filistyni walczyli z Izraelem i cała ich gromada nadciągnęła, aby stoczyć walkę z Izraelitami, to z obozu filistyńskiego, kiedy była sytuacja taka patowa i dwie potężne armie stały naprzeciw siebie, z obozu filistyńskiego wychodził potężny wojownik, Goliat, który przerażał swoim widokiem. Był bardzo mocno zbudowany, wysoki, uzbrojony po zęby i wzywał do pojedynku któregoś z żołnierzy izraelskich, mówiąc, jeśli ktoś z was nie pokona, my, Filistyni, będziemy waszymi niewolnikami, ale jeśli ja pokonam waszego wojownika, wy będziecie naszymi niewolnikami. I żołnierze izraelscy, patrzą na Goliata, stwierdzali, nie, ja nie dam rady, jestem za słaby, on mnie pokona, on mnie zabije. Jeden człowiek, Goliat, wzbudził lęk we wszystkich sercach izraelskich. Żołnierze izraelscy dali się pokonać przez lęk, który wzbudził w ich sercu jeden człowiek. Kiedy Dawid przyszedł i zobaczył tę sytuację, powiedział, ja pójdę i stoczę walkę z tym Filistynem. I idzie. I kiedy był już blisko, powiedział, pokonam cię. Kiedy Goliat mu ubliżał, kiedy nim wzgardził, Dawid mówi, ja ciebie pokonam i utnę ci głowę. Dawid nie był żołnierzem, był chłopcem, nigdy nie miał miecza w ręku, ani zbroi na sobie, nigdy nie stoczył żadnego pojedynku. Skąd miał taką pewność, że pokona Goliata, skoro żaden z żołnierzy izraelskich takiej pewności nie miał? Dawid miał Pana przed oczyma. On patrzył na Boga i wiedział, że jest mocny Bogiem. I on mówi, że ta jego postawa nie była postawą pychy, ale on mówi, kiedy niedźwiedź lub lew napadali na owce, ja ich potrafiłem obronić. Walczyłem z lwem, z niedźwiedziem. Potrafiłem pokonać lwa i niedźwiedzia, dlatego że Pan był ze mną. Jeśli wtedy On był ze mną, jest również i teraz. Mnie nie opuści ani nie porzuci. Idę z Bogiem. Jego imię jest na moich ustach. Przed moimi oczyma jest Jego obecność. Stawiam Go sobie przed oczy. Dlatego nie chwieje się moja dusza. Nie lękam się Goliata. I rzeczywiście pokonał go, uciął mu głowę. Tak jak powiedział, tak się stało. Był pewny, że Bóg jest z nim. I kiedy przychodzimy na spotkanie z Bogiem, Duch Święty, On nam stawia przed oczy naszego Pana Jezusa Chrystusa i mówi, nie lękaj się, nie bój się. On jest z tobą. Pokonasz swoich nieprzyjaciół. Pokonasz każdego wroga. Pan daje ci władzę nad całą potęgą twoich nieprzyjaciół. Twój Pan, jak pisze
święty Jan w pierwszym liście jest w nas. On jest o wiele potężniejszy od tego, który jest na zewnątrz nas. A zatem nasz Pan Jezus Chrystus jest większy niż choroba, o wiele potężniejszy niż choroba. On wziął ją na siebie i ją uśmiercił. On jest większy niż nałóg. On pokonał wszelkie zniewolenia. On jest większy od złego ducha, od szatana, bo go pokonał. I ten Pan, który pokonał zło, jest z nami. Jest w nas. Jest o wiele potężniejszy od wszelkiego zła. Dlatego nie musimy się tego zła lękać, bo On jest z nami. Mówimy szczególnie w okresie Bożego Narodzenia. Emmanuel, Bóg z nami. Bóg jest z nami. Ale Słowo Boże mówi o wiele więcej. On nie tylko jest z nami, ale jest w nas. W Tobie jest Pan. Zwłaszcza kiedy przyjmujesz Komunię Świętą, masz w sobie żywego Boga, który pokonał wszystko, co jest złe na świecie. Masz Jego moc. Masz wszystko, co jest potrzebne do odniesienia zwycięstwa. Ale musimy, tak jak Dawid zawsze, stawiać sobie Pana przed oczy, żeby nie zwątpić. Żeby nie zapatrzyć się w zło i nie stwierdzić, że ono jest silniejsze i większe. Że już się nic nie da zrobić, że nie ma nadziei, że to już koniec. Kiedy jest Bóg, jest moc. Ponad moc, która jest ponad całą potęgą zła. Moc, która jest w nas, jest mocą Boga. Święty Paweł mówi, ta moc, ta sama moc, która wskrzesiła Jezusa z martwych, działa teraz w was wierzących. Jeśli jesteś wierzący, działa w tobie moc, ta sama, która wskrzesiła Jezusa z martwych. Moc, wobec której śmierć była bezradna. Ta sama moc jest w tobie, jest we mnie. Tą mocą jest Duch Święty. Dlatego teraz postawię wam Pana przed oczy. Jezusa Eucharystycznego. Byśmy patrząc na Niego, tak jak kiedyś Dawid stawiał sobie Pana przed oczy, się nie zachwiał, jak Piotr, który szedł po wodzie, miał Jezusa przed oczyma i nie tonął. Tak samo i my, mając Go przed oczyma teraz, mogli mieć Go również w każdej sytuacji, szczególnie takiej trudnej. I byli pewni, dam radę, pokonam tę pokusę, stawię czoło tym problemom, nie poddam się tej chorobie, odniosę zwycięstwo, bo mam Pana przed oczyma. A skoro jest we mnie ta sama moc, która wskrzesiła Jezusa z martwych, to ja, wierząc w oparciu o tę moc, jak Dawid Goliata, pokonam to zło i utnę mu głowę tak, że już nie będzie warczył ani ryczał jak lew na mnie, budząc lęk i niepokój. Dlatego teraz, będąc przed Jezusem Eucharystycznym, mając Go właśnie przed swoimi oczyma, pozwólmy, aby rosła w nas moc, aby rosła w nas taka pewność, że z Nim odniesiemy zwycięstwo nad tym złem, które ma do nas dostęp. Że dzięki Niemu wyjdę stąd mocny, nie ulęknę się złego i nie utracę sprzed swoich oczu tego, który